No, dawaj, tańcz do nas, małpko. Jesteś 60. O, nie zaczynasz tego odcinka jesteś ze mną. 60. Nie jestem 60. Jesteś 60. Nie pruję się na pałach. W życiu nie sprzedam. 60. Ale nie mów tak, odwołaj to. Odwołaj to do kamer. Nie, bo jesteś 60. Nie mów tak, kurwa, w telewizji, że jestem 60. Przestań się zachowywać jak 60. Trzynastolatki tak gadają? Myślę, że tak. Zaręczyny zrujnowane przez pracownika Disneylandu. Przechodzimy do meritum. Stały się hitem TikToka. TikTok to taka platforma... Dalej nie ma prądu. Cały tydzień w Robczy tak nie ma prądu. Ludzie mięso zepsute wyrzucają przez okna, rzucają się z gniłymi jajkami, masło wycieka. Tydzień. A nie wierzycie? Proszę bardzo. Ja podejdę teraz do kontaktu i zrobię tak. Uwaga, będzie słychać. Nie ma światła. Ani nie tak. Może korki po prostu wywaliło. Byliśmy, sprawdzaliśmy korki wewnątrz i na zewnątrz. Dwa rodzaje korków. No nie, no jak tata napisał, że robią przyrządzę. Dobra, nie tłumacz tej mieściny. Więc tak, stało się hitem TikToka. TikTok to taka platforma wideo, na której można umieszczać swoje filmy. Czy mogę rzucić do pracy teraz? I można też dodawać tam muzykę i ludzie to oglądają, swipują na kiblu. Ja lubię tak w ogóle robić, jak na przykład sobie mam TikToków trochę i trochę sobie dodam do ulubionych, to lubię wieczorem Karolinie tak przedstawiam pokazać parę fajnych. O, w ogóle jak się śmieję. Z czego? Jak się śmieję. Z czego? Stary, ja się nigdy nie śmieję na memach. Śmiałeś się z mema? Znalazłem mema, na jakim się śmiałem. Naprawdę? Nie mogę się przestać śmiać i byliśmy w różnych pokojach do nie słyszałem jak ona się śmieje, jak ja się śmieję po prostu. Nie mogę przestać się śmiać. Teraz się czuję, jakbym miał 75 lat i się śmieje z memów dla starych ludzi. Ale jest okej, okay. Nie, to jest śmieszne, ale nie myślałem, że to będzie aż tak śmieszne, żeby boki zrywać. Ale dobrze, przejdźmy do TikToka, bo faktycznie jest zrujnowany zaręczyny w Disneylandzie. Oglądałeś to? Nie. To zdarzenie doszło w Disneylandzie pod Paryżem. Na nagraniu, które obejrzano na TikToku ponad 3,5 miliona razy, widać jak mężczyzna klęka przed swoją dziewczyną. Czy nie, to pokaż wideo, nie opowiadaj mi TikToka. Ty mi będzie opowiadał, co jest na wideo. No nie, pokaż, nie? Co? O nie! Co? Nie można, o kur... Co? Bo czemu niby nie? Bo co mu to przeszkadzało? Ja pierdolę, myszka Miki! Co? O fuck, faktycznie grube. To jest gorsze niż Kanye West i Taylor Swift. Dobra, ale co z tobie? Jest jakieś prawo antyzaręczynowe w Disneylandzie? Nie, chyba chodziło o to, że nie można wchodzić na tą platformę. Oni chyba sobie po prostu weszli. A nie mógł poczekać, aż się oświadczą i wtedy ich upomnieć? Wow. Wow. I to jeszcze z tą myszką na głowie, że ma być miły, friendly i fajny i ogólnie dla ludzi i wszystko jest spoko? Wow. No ja bym tak nie zrobił. W sensie są zasady, ale prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Wow. Czekaj, przeczytam jeszcze coś, bo tu się pewnie coś jeszcze tam wyjaśni. Ale grubo. Właśnie, czy wytłumaczyli dlaczego? Chamskie. Ale chamsko. Dobra. A widzisz, że zaręczyny zorganizował w niedostępnym dla zwierząt. Weszli za furtkę. Ojej. Czyli gdyby to zrobił poza tym, to bym mógł... Mógł poczekać, dokładnie. O jest, okej. Park w oświeceniu przysłanym Miłosławowi tłumaczy, że para, która już została już przeproszona, żałujemy tego, w jaki sposób została rozwiązana. Okay. Przeprosiliśmy tę parę, zaoferowaliśmy, że to naprawimy. Okej, okay, chociaż tyle. No, ale nie spodziewałem się takiego orła. Po prostu powiem tak, ja jestem kutasem, ale chyba też tak bym nie zrobił. Dawaj do to chciałem powiedzieć, że... O, bo chciałem zlokalizować, ile jest Disneylandów na świecie. Jest ich 6! Mhm. O kurde! W USA są tylko 2. W Kalifornii i na Florydzie. Nie widziałem. We Francji, 3 w Azji, w Chinach, Hongkongu i Japonii. Stary, jest coś jak Disneyland, tylko dla świat Mario, Nintendo. Mhm. Kurde, możesz, stary, mieć duże rzeczy z Mario w prawdziwym świecie. O, wiesz, masz to, cały normalnie taki świat. Wow. Czarnie? Stary, dla kogoś, kto lubi Mario, coś takiego mi w prawdziwym świecie w ogóle... A jeszcze zbierasz punkty właśnie w zegarku, coś takiego. O, super. O, masz to te rakiety ruszające się. Tak, spoko. Jaki czad? Ale co, Tokio czy wielkie? Gdzie to jest? Japan, tylko nie wiem gdzie konkretnie. A, w Universal Studios Japan, to jest pod Tokio. Czy
Ominęła was przypadkiem jedna z najważniejszych informacji tego roku? Dokładnie. Czy ominęła was? Bo mnie nie. A wiecie czemu? Wiecie czemu mnie nie? Bo... ty to wiedziałeś zanim... Nie, nie wiedzieliśmy tego zanim to nastąpiło. Ale, uwaga, bardzo proszę odpalić nasze balony uroczystościowe. UPC przeszło do play. I słusznie, i słusznie. I teraz jak jest play i jest UPC, to jest... w spółce UPC i Play. I w związku z tym mamy promocję w dwóch odsłonach dla państwa. Dla ciebie i dla mnie też, Karol. Możecie mieć rabat na abonament komórkowy, kupując internet stacjonarny UPC i możecie mieć rabat na internet światłowodowy przy zakupie abonamentu komórkowego w Play. Czajcie? To się wszystko dopełnia. Jeszcze raz, żeby nam zapadły w pamięć, poprosimy o uroczystościowe balony na informację, że UPC, kochani, przeszło do Play. U mnie w bloku. No, w bloku. O, stary, i to u mnie wisiało, ja się zastanawiam, czy oni zrobili to jakoś przedwstępnie, ale sprawdziłem, że potem informacja o tym, że UPC przychodzi do Play była tam na początku chyba kwietnia. I stary, uwaga! Ja już widziałem wcześniej, bo mamy UPC, łączymy się z Play, już stary wiedziałem, zanim my się wiedzieliśmy, już to widziałem u mnie na klatce. Ale wiesz, co mi ta reklama przypomina? No. To nie jest błąd drukarski, uwaga! UPC przechodzi do Play! No dobrze, a my przechodzimy do odcinka. Innych informacji, kochani, nasi widzowie lekostronniczego. No. Nie dajcie mu się omamić, my tu żadnych informacji nie przekazujemy, to jest LS. Okay? Spędzamy razem czas i to polega na tym, że my mówimy, a wy jecie obiad. Zawsze tak było, niech tylko zostanie, okej? Okay? Ci z was, którzy znają język angielski, mogli być skonfundowani tym, że kraj taki jak Turcja po angielsku brzmi jak indyk. Well, the country of Turkey knows that's what you think about when you hear their name and they're sick of that shit. Żeby zaradzić tej sytuacji, kraj taki jak Turcja zmienia nazwę na nie Turkey, tylko Turkije. Szef MSZ-u Turcji podkreślił, że zmianę nazwy poprzedziła wielka kampania reklamowa Turkish Airlines pod hasłem Hello Turkey, a to znam. Ponoć reklama dotarła już do około 30 milionów odbiorców. Swoją drogą Turkish Airlines też powinny zmienić nazwę. Czemu? No ale to jest nazwa własna. Inna sprawa, że sami Turcy mogli uznać zmianę nazwy za temat zastępczy, bo kraj ma potężne problemy z 70% inflacją na czele. O kurwa. Dobra, poczekaj, bo ja jestem oczywiście idiotą. Weź mi to wytłumacz na polskie. To znaczy, że... Nie, wydaje mi się, że tracisz 70% w skali roku. To ile kosztuje masło? No, po roku razy dwa, tyle co kosztowało rok wcześniej. A to 70%? Czyli co, czyli w zeszłym roku jak masło kosztowałoby 6 zł, to dziś by kosztowało 10? A wiesz, że jak jest inflacja, to by się mówiło, że no, skoro jest inflacja, to powinniśmy zarabiać więcej. Tak. A ponoć nie jest takim... oczywistym ruchem podnoszenia ludziom płac, bo potem to też napędza inflację, że jak podnosi płacę, to napędza już istniejący proces inflacyjny, no, że ponoć się gospodarczo lepiej wstrzymywać z podnoszeniem płac, bo to właśnie... Ale też mniej wydawać, jak rozumiem, tak? Czy nie? Ja tak nie wiem. Wracając jeszcze do Turcji, Turcja zmienia nazwę, ale nie tylko ona. Może być to dziwne, praktyka nie jest taka rzadka. Od 2 lat mamy na przykład Niderlandy. To prawda. Bo Holandia długo kojarzyła się z miękkimi narkotykami. Holandia zmienia nazwę na Niderlandy? Tak, to wiedziałem, a czemu, ale nie rozumiem. Kiedy? Ale Holandia się kojarzyła z miękkimi narkotykami. No właśnie, a czemu, jaki to ma wpływ na zmianę nazwy? Czechy wolą się nazywać Czechia niż Czech Republic. Tak. Pod koniec zimnej wody zrebrandingowała się spora część Europy, Polska pozostała Polską. Budzę się codziennie. Otwieram oczy, my kurwa znowu w tej Polsce. Ale jednak z PRL staliśmy się trzecią RP. No tak. Póki co jednak Rosji zmienić nie możemy, no. No to jest jakaś taka puenta, taka bardziej na... Ale możemy już nie używać na przykład nazwy Kaliningrad i zamiast tego mówić Królewiec, what? To nazwa na cześć zbrodniarza odpowiedzialnego za mord w Katyniu, co? Skoro był Stalingrad, potem Leningrad, to możemy się zapytać, kim był Kalinin. Michał Kalinin to radziecki zbrodniarz działający w ścisłych strukturach politbiura, który był współodpowiedzialny za wiele zbrodni dokonywanych przez komunistyczną Rosję. Jego podpis widniał na decyzję o zamordowaniu polskich oficerów w Katyniu. O wow. Nie wiedziałem. Dlatego też w mojej ocenie ogólnie rzecz biorąc rzeź Ukraińców dokonano aktualnie przez Rosjan, ale też pamięć o ofiarach Katynia. Polska nie powinna oglądać na nazewnictwo międzynarodowe, przyznając sobie suwerenne prawo decydowania o tym, okej. Okay. No, ciekawe. Ale tam jest jakiś królewiec właśnie, coś tam takiego? No widocznie to jest wcześniejsza nazwa, nie? No widzisz, czyli można się zaraz coś ciekawego dowiedzieć. No, nawet my się możemy dowiedzieć. To jest spoko, bo to jest trend, który widziałem. Znaczy, trend, właśnie nie wiem, czy to jest trend.
Szybko powiem. Jest chyba kilka kanałów na YouTubie. Na pewno jest ten. Ja wydaje mi się, że widziałem jeszcze jeden kanał, które są oparte stare o to, że jest ziomek, który zajmuje się zawodowo ogrodami, czyli... Landscaping? Landscaping, tak. Czyli właśnie uprawia ogrody, czyli tnie trawy, przecina krzewy i tak dalej. I są goście, którzy zakładają sobie kanał na YouTubie, jeżdżą po zapuszczonych dzielnicach Stanów Zjednoczonych, czy zapuszczonych dzielnicach albo domach, które są zapuszczone i ich ogrodach, i pukają do drzwi i mówią... I mówią ten: hej, czy mogę ci uporządkować ogród? Tylko chcę to nagrać. Aha. Tak, i tu ma tak świetle, są takie, wiesz, super chillowe filmiki. Czy to jest film z rodzaju mycie dywanu? Tak. Tak. Ale stary, patrz, 22 marca, 11 milionów, nie? Więc on za sensa zarobił naprawdę dużo siana, nie? Ale to, co generalnie on robi, to po prostu, stary, uprawia... Czekaj, to jest końcówka, to chyba będzie... No to już będzie efekt finalny, bo to nie jest też tak, że tu będziesz miał... O, reaction, pokaż. A gdzie to jest? To już jest to? Nie, czekaj. To jest to, tak. Chyba to jest to. No to trzeba by zobaczyć, jak wcześniej wyglądało, nie? No to czekaj, no to zobaczmy wcześniej. Pamiętaj, że to jest w ciągu jednego dnia, więc nie zrobisz cudów, nie? O, patrz, jak to wyglądało. No to jak miał taki samochodzik, to też bym się pojeździł. No nie? No. Też bym sobie pojeździł. No to taki czas. Super content. Ja kocham taki content, uwielbiam oglądać. No nie, no, traktorek zajebisty. Ale czad. Ja będę możesz nawet po takich wielkich przejechać. Co? Co? No nie, co? Że możesz to zrobić. Co? Nie? Która kosiarka coś takiego by dźwignęła dzisiaj? No. Daj, coś innego robi. No to tak to też umiem. Bardzo chillowy content. Ja bardzo lubię. Ale ja to nie jest, lubię. to nie jest no. Tak chillowe, jak będzie dywan. Tam było bardziej, no dobrze, i tam jest jeszcze ale... takie wrażenie wypierania jakichś ludów, teraz... Ja uważam, że jest w pewnym sensie chillowe to, że oglądasz sobie zajmowanie się roślinami w pewnym sensie. Takie no, zdanie moje. No, ja też lubię rośliny, a robią też takie ogrody typu kwiatki, coś sadzą, coś ten, czy tylko... Nie, to jest make-up. Ścinają. Okej, dobra, no czyli ścina ludziom chaszcze i... Ścina ludziom chaszcze za wideo. Czemu? Ja polecam, w każdym razie, jeżeli tego jeszcze nie widzieliście, to ja polecam. Czasem sobie włączam i uważam, że to jest naprawdę spoko. I tym pozytywnym, pięknym, miłym, pytanie. Fajnym akcentem kończymy, nie kończymy jeszcze naszą przygodę lekosończą w Ropczycach, bez prądu. Nie, chciałem coś zapytać. Pamiętasz, jak w poniedziałkowym odcinku, kiedy jeszcze nie włączyli światła? Bo miałeś 5 dni, żeby to przemyśleć. Miałeś. Powiedz mi, czy ty byłeś, poszedłeś na rowery, czy jednak w góry? W góry. Tak? A sam czy z Moniką? To jest tricky, bo jeśli Monika powie, że ona nie pójdzie ze mną w górę, to nie pójdę sam w górę. Naprawdę? Mhm. A co wy jesteście, kuźwa? My jesteśmy jak papuszki rozłączone. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Oczywiście, że nieprawda. Jesteś, znam was. Jesteś 60. A umiesz dać więcej bokiem? Nie. No widzisz, nie umiesz. Jesteś 60. Jezu, ale przyznacie, że Wodek jest trochę jak takie dziecko z trzeciej C, które się dowiedziało właśnie teraz, na przykład, że najlepszą odzywką świata jest chyba ty? I teraz na wszystko będzie używać. Ej, Wodek, nalałbyś mi herbaty? Chyba ty. To się mówi, o, jest nauczyć gówniarza, to chodzi i powtarza. Nic się nie zmieniło w tej kwestii, widzę. A myślisz, że Monika nie będzie chciała iść? Co z dziećmi robicie? Są właśnie u mamy wczoraj, spają u mamy wczoraj. I tam zostało. A dzieci. Mieszczą się jeszcze do okna życia, czy ktoś musi się nimi zajmować? Nie, już się nie mieszczą. Niech się dorzucają do czynszu, gadali. Tak, albo przynajmniej biorą aktywny udział w porządkach domowych. A biorą? Właśnie. Nie. Znaczy chcą, ale niedużo. Chodź, Karol Bradek, chce sobie serial obejrzeć jakiś. Ciekawe, jaki Radek serial ogląda. No ten twój, my nie skończyłem, został mi ostatni odcinek. A ja, to się już skończyło. Mi został ostatni odcinek Schodów. Okay, jest, to... Został ostatni odcinek i nadal to nie wiem. To jaki serial chodzi. Schody na HBO. Starcase, tak. Z Colinem wydaje mi się, że to nie on. Że nie on nie zawił. Ja nie wiem, czy to będzie odpowiedź. Może nie to może nie będzie odpowiedzi, to po co ten serial robić, żeby nie było odpowiedzi? Może nie być odpowiedzi. Może nie być, bo tak sobie myślę, że jakby miała być, to już by było. A jeżeli faktycznie tak sobie myślę, kurde, co oni czekają z odpowiedzią aż do ostatniego odcinka, to trochę dziwne. Czyli pewnie się skończy tak, że nie wiadomo. To głupie. Ja nie mogę nie wiedzieć. Ale tak życie wygląda czasem, się nie wie. Właśnie to jest straszne, przerażające, to, że się nie wie. Na przykład nie wiadomo, co jest po śmierci. No jak, ale twoja religia mówi ci, czy jest niebo albo piekło. Ale nie mówi, jak to wygląda. Może nie mamy wiedzieć w tym życiu. Natomiast to, co chcielibyśmy, żebyście jednak wiedzieli, taki terapeuta, to, że każdy z nas jest w tym życiu ważny. Taki powinniśmy mieć program. Już ten wiek. Ważne jest też moim zdaniem, że trzeba się próbować skontaktować ze swoimi uczuciami raz na jakiś tak, czas. Tak, 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 oczywiście, że tak. 60. Ty kurwa. Prujesz się na pałach. Co się prujesz? Ty się prujesz, to 60. No. Także zerknijmy do swojego wnętrza i zobaczmy, co tam jest. Gówno. I nie uciekajmy. Nie uciekajmy. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to uciekajcie przed nimi koniecznie. Uciekajcie w używki,
Na pewno nie próbujcie ich naprawić. Uciekajcie. Błędów? Czy używek? Błędów, uciekajcie od ludzi. Jeżeli czujecie się źle, nie mówcie nikomu o tym. To jest rozwiązanie, które... Trzymajcie to sobie. Tak, trzymajcie to sobie. Się wielu ludziom, nas trawi. Których nie masz dzisiaj. Całe pokolenia poumierały, żyjąc w ten sposób. Wy też dacie radę. I nikt nie narzekał. Było nas 70 dworo na tej terapii grupowej, nikt nie narzekał. Nikt nie narzekał. A potem terapeuta zapytał, czemu nikt tu nie narzeka? A my tak, bo nikt nie jest 60. Nie wszystko bierzcie na poważnie z tego, co mówimy. Ale, ale większość nie. Większość nie. Ale weźcie na poważnie to, że widzimy się z wami w poniedziałek. O ile dożyjemy. I będzie to o godzinie 18, wiecie? Jest taka szansa. Wiecie dobrze, że naszą misją od lat jedyne to jest, żeby komentować w hejterski, trollerski sposób. Tylko dla pieniędzy, jak pewnie wiecie. Że my lubimy rozkręcać dramy, żeby zarabiać pieniądze na reklamach. Nic więcej o lekkostrzyńczym nie udało się nigdy bardziej trafnie powiedzieć niż to właśnie. Z tym was zostawiamy. Z tym was zostawiamy, ale pewnego dnia będą odpowiedzi na wiele, wiele pytań. Piszcie do nas na zapytaj lekkostronniczych. Piszcie. Przez CH na końcu. Tak małpa@gmail.com. A ja chciałem podziękować administratorowi skrzynki zapytaj lekkostronniczych małpa@gmail.com, który nam forwarduje tamte maile. Tak. Ale tam H ma być na końcu. My wam dziękujemy. It is the weekend, ladies and gentlemen. Trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy.